Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tej chwili będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem odpowiem na zapytanie jednego z moich widzów, a mianowicie ten widz zapytał się mnie o to, co z nami będzie, w sensie oczywiście demograficznym. Muszę od razu powiedzieć, że problem demograficzny obecnie, czyli nadmiaru zgonów nad liczbą urodzeń, nie dotyczy tylko ludzi pochodzenia europejskiego. Nie lubię tego stwierdzenia rasy białej, bo tak naprawdę powinno się mówić odmiana biała, a rasa na przykład nordycka, alpejska i tak dalej. No niestety się tak przyjęło, że źle się tego terminu używa, dlatego ja mówię tutaj ludzi pochodzenia europejskiego. No co prawda są duże problemy demograficzne tej grupy ludności, w jednych regionach mniejsze, w drugich większe. Niemniej jednak obecnie ten problem dotyczy również rozwiniętych społeczeństw z Dalekiego Wschodu, na przykład Japonii. I przyszedł on dużo szybciej, bo jednak Zachód potrzebował dwóch pokoleń, Zachodnia Europa, żeby dojść do takich problemów demograficznych, jak ma obecnie, a na Dalekim Wschodzie stało się to w przeciągu 15 do 20 lat. Korea Południowa, najgorsze wskaźniki demograficzne na świecie, dramatycznie niskie. Kobiety w ogóle nie są zainteresowane w mężczyznach, nie są zainteresowane w macierzyństwie. Jednym z tych powodów, dla których to się dzieje, moim zdaniem, jest powszechny dostęp do świata wirtualnego, czyli elektronika, i też promowanie nienormalnych wzorców typu koreański pop, wyniuńkane chłopczyki, wyniuńkane dziewczynki, którzy nie wyglądają jak realni ludzie. Niemniej jednak młodym ludziom miesza to w głowach i oni później nie są zainteresowani partnerami potencjalnymi, jakich widzą wokół siebie. Tak bym to wytłumaczył, plus cały czas przesiadywanie w świecie wirtualnym. Problem już też jest, od zeszłego roku jest mocno negatywny, jest mocno negatywna liczba urodzenia minus zgony dla Chin, to będzie się już pogłębiać. Podobnie jest od jakiegoś czasu, już kilku fajnych lat, długich lat, dla Tajlandii. Spada też pomału dzietność i w Malezji. Tutaj wszystkich muszę zdziwić, spada też dzietność na Bahamach, które już mają współczynnik dzietności 1,3-1,4, czyli taki mniej więcej jak Polska, a wiadomo, że tam dominuje ludność czarna, a czarni, wiemy, są żywiołowi i lubią ten sport między kobietą a mężczyzną. Niemniej jednak tam Bahamy są dość dobrze rozwinięte technologicznie. Tutaj z nami jest doświadczenia, więc ludzie tam mocno też patrzą w komórki, to też widziałem 5 lat temu, jak tam byłem, więc widzę, że elektronika, wirtualny świat zbiera swoje żniwo. Z tego, co patrzyłem na statystykach, źle wygląda też demografia okropnie dla Kuby, pogarsza się też na Barbadosie, czyli widzimy, że tam, gdzie elektronika, rozwój technologiczny jest zbyt wysoki, tam niezależnie od etniczności ludności spada demografia. No i tutaj nawiążę do tego pytania, które zadał mi mój słuchacz, bardzo dziękuję. Co z nami będzie? Są dwie, jak zawsze, dwie drogi, dwie główne drogi. Albo zmieni nam się w sercach, albo większości ludzi porzucimy konsumeryzm i wrócimy do wartości tradycyjnych i zaczniemy znowu mieć rodzinę odpowiedniej wielkości i żyć dalej, tak jak powinno się żyć. Albo zwyczajnie dojdzie do tego, że liczba ludności będzie spadać, młodzieży będzie coraz mniej, będzie coraz mniej wartościowa i dojdziemy do momentu, w którym stracimy masę krytyczną ludzi, która jest potrzebna mimo umaszynowienia, mimo industrializacji, mimo elektroniki. Stracimy jednak tą masę krytyczną ludzi potrzebną do utrzymania naszej infrastruktury w stanie funkcjonalnym. Wtedy nastąpi załamanie cywilizacji na dużych obszarach, w związku z tym gwałtowny spadek ludności i ci, co przeżyją, będą w stanie przeżyć, bo jeszcze nie będą tak zagubieni w świecie wirtualnym, że będą w stanie przeżyć, będą musieli zacząć w małych grupkach wszystko od początku i wtedy rodziny będą znowu odpowiednich rozmiarów. Czyli albo odrodzenie, zmiana w sercach naszych na dobre, do wartości tradycyjnych i wtedy będziemy istnieć, albo dojście do momentu utraty masy krytycznej ludzi potrzebnych do trzymania infrastruktury w sensie funkcjonalnym, upadek, gwałtowna redukcja, w związku z tym w bardzo krótkim czasie liczby ludności, ci co przeżyją zaczną od nowa. Raczej, chociaż nie wykluczam opcji pierwszej, stawiam na opcję bardziej tragiczną, czyli opcję drugą, z zaliczeniem kompletnego upadku. To mówię z doświadczenia jako historyk. Raczej na masową skalę, jeśli te elektroniki
i dobrobyt materialny będzie powszechny, raczej na masową skalę, na pozytywną zmianę w ludzkich sercach. Nie liczę, nie liczyłbym, gdyż wielu ludzi jest po prostu zwykłymi, tylko zjadaczami chleba, którzy podążają za ogólnymi trendami i za wygodami i nie myślą o tym, co przyniesie przyszłość. I to niezależnie od ich koloru czy etniczności. To są akurat ogólne zachowania ludzkie. Odsyłam do słynnego eksperymentu z przekarmionymi myszami pana Calhouna. Będziemy wiedzieli, co się z nami stanie, jeśli dobrobyt i żarcie oraz w przypadku ludzi elektronika będą z nami. Tyle mam tutaj na ten temat do powiedzenia. Myślę, że usatysfakcjonowałem osobę, która zadała mi to pytanie, na które odpowiedziałem najlepiej, jak umiałem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.